halo. Dzień dobry. Witam wszystkich. Na początek, żeby tak na rozluźnienie, za takie krótkie pytanie. Czy mieliście kiedyś tak, że zaczęliście swój taki standardowy dzień pracy? Dostaliście jakąś taką wiadomość na Slacku, jakimś komunikatorze czy mailową. Przeczytaliście ją i po przeczytaniu tej wiadomości już wiedzieliście, że cały wasz dzień, tydzień, miesiąc będzie, że tak powiem, trudny. Albo może będziecie mieli ten miesiąc nawet wyjęty z życia. Kto tak miał? Świetnie. Ja tak miałem i o tym trochę chciałem wam opowiedzieć. Jak wyglądał pewien mroźny poranek 5 stycznia 2023 roku w Poznaniu. Był to bardzo mroźny poranek, krótko po Sylwestrze. Zacząłem swoją pracę, tak jak wam powiedziałem, w Poznaniu. O, przepraszam. Mały problem, złe zdjęcie. Poznań tak wygląda teraz, także że musimy trzymać się faktów, więc był mroźny poranek w Poznaniu, zacząłem pracę, otworzyłem właśnie, zalogowałem się do wszystkich systemów, otworzyłem kompa i dostałem właśnie taką wiadomość od naszego działu IT, przeforwardowaną i tą wiadomością był mail od jednego z naszych dostawców z informacją o tym, że słuchajcie, mamy incydent, ktoś dostał się do naszej infrastruktury, musicie podjąć działania. No i że było wcześnie rano, jeszcze nie zacząłem pić dobrze kawy, no to przeczytałem tą wiadomość bardzo szybko, bo bardziej tak ją przeskanowałem. No i stwierdziłem, okej, takie rzeczy się zdarzają, to nie jest nic nadzwyczajnego, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach. No mamy na to procedury, zespół się tym zajmie, ogarnie to, będzie jak zwykle, nie? Kilka łyków kawy, ale coś mi nie dawało spokoju i tak się zacząłem zastanawiać, czy tam jednak nie ma czegoś więcej. No i szybko kolejny łyk kawy, wróciłem do tego e-maila. To jest ten mail, dużo liter, nie czytajcie tego, ale to, co jest najistotniejsze, co przykuło moją uwagę, to ten baner tutaj, Circle CI. I to jest to, co nie dawało mi spokoju, bo to nie jest taki zwykły incydent, tylko Circle CI, dla tych osób, które nie wiedzą, jest dostawcą rozwiązań właśnie do automatyzacji budowania oprogramowania, do automatyzacji pipeline'ów czy potoków CI/CD, takich DevOpsowych. Jak zobaczyłem ten baner, to stwierdziłem, oho, chyba mamy trochę większy problem i nie jestem pewien, czy te procedury, które mamy, są wystarczające, żeby dobrze się tym zaopiekować. Bo Circle CI automatyzuje cały stack, jest głównym narzędziem w naszej firmie do tego, do obsługi oprogramowania, do obsługi budowania oprogramowania. I co oni tak właściwie napisali w tym mailu, tak żeby wam to szybko streścić? Po pierwsze to, że mają incydent, ktoś dostał nieautoryzowany dostęp do ich infrastruktury, no wiadomo, najważniejsza informacja. Jakby analiza cały czas trwa, więc to się działo równolegle z tą historią, przez którą postaramy się tutaj razem przejść. Ale to, co najistotniejsze, to to, że każą nam natychmiast przerotować wszystkie klucze, sekrety trzymane w tym narzędziu. Wszystkie. I to jest kluczowa informacja tutaj. Żeby mieli pewność, że dotarło do nas, że to jest ważne, to napisali na koniec takie bardzo serdeczne pozdrowienia, że dziękują za naszą urgent attention w rotowaniu tych kluczy. No i jakby pozdrawiamy, miłej zabawy. No i tak to się zaczęło. To jest ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że tak, potrzebujemy tutaj, wiecie, wybić tą szybkę tam w alarmie przeciwpożarowym, wcisnąć go i zwołać sztab kryzysowy. I od tego się nasza zabawa zaczęła. Ja nazywam się Maciej Markiewicz, od w zasadzie kilku dni pracuję jako Product Security Manager w firmie Ignite, ale to, o czym chciałem wam opowiedzieć, wydarzyło się na początku roku, kiedy pracowałem jako Security Engineering Manager w NetGuru. NetGuru to jest taka firma, która buduje oprogramowanie dla klientów z całego świata, w tym dla branży finansowej, dla branż medycznych i tak dalej, więc dużo wrażliwych danych.
No i moje zadanie tam było kierowaniem zespołem cyberbezpieczeństwa czy security engineeringu, jak to można ładnie powiedzieć, i pomaganie w budowaniu tego oprogramowania w bezpieczny sposób. I jednym z zadań, które gdzieś tam były częścią tego, czym się zajmowałem, było to, aby pomagać rozwiązywać takie, powiedziałbym, no, trudne sytuacje. No i skąd ten efekt motyla? Efekt motyla, jakby wiecie, co to jest efekt motyla? Słyszeliście? Nie chodzi mi tutaj o ten film z 2007 roku z Astonem Kutcherem. Nie, to nie o to chodzi. Jak ktoś na to przyszedł, to przykro mi. Więc to jest takie zagadnienie z matematycznej teorii chaosu, która opisuje, że złożone systemy mają pewne wrażliwe, jakby ich parametry mają pewne wrażliwe właściwości, że jak zmienicie coś w tych parametrach początkowych, to powoduje to duże zmiany na końcu całego układu, które są ciężkie do oszacowania. To zostało użyte przez autora tej teorii do opisania systemu pogodowego i jako analogię czy jako metaforę użył właśnie efektu motyla, że ruch skrzydeł motyla na jednym końcu świata może spowodować tornado na drugim końcu świata poprzez właśnie wpływ na ten złożony układ, jakim jest układ pogodowy. I ta metafora, moim zdaniem, świetnie oddaje to, co wydarzyło się na początku stycznia w Circus AI i to, jak to przełożyło się na firmy takie jak NetGuru, i nie tylko, jakby wiele różnych innych firm. Czyli jeden prosty mail, czy jeden prosty incydent, od którego się to zaczęło, no i prowadziło to jak gdyby do całego ciągu zdarzeń, który można, myślę, że mam nadzieję, że po tej prezentacji będziecie razem ze mną mogli określić jako mała burza, czy małe tornado. Świetnie to obrazuje coś, co nazywane jest atakiem na łańcuch dostaw, czy software supply chain attack. Czy ktoś nie wie, co to jest łańcuch dostaw? Chociaż jedna osoba niech się zgłosi, bo muszę metaforę opowiedzieć. O, dzięki. Świetnie, nie zepsuliście mi freski, także dzięki. Więc szybko, czym jest łańcuch dostaw? Wyobraźcie sobie, że rano jecie sobie płatki z mlekiem na śniadanie, to te płatki kiedyś były zbożem, jakimiś ziarnami rosnącymi na polu, a to mleko to było kiedyś krową, czy w krowie, nie wiem, w krowie? No w krowie. To cały łańcuch zdarzeń, zależności i narzędzi pomiędzy krową i polem, a waszą miską z płatkami, możemy nazwać łańcuchem dostaw. I taki łańcuch można zaatakować. Wybierzecie sobie dowolny element z tego łańcucha, na przykład ciężarówkę transportującą te płatki czy zboża, zatrujecie ją, albo nie wiem, ktoś w fabryce przetwarzającej mleko doda coś od siebie do głównego zbiornika, jeśli wiecie, co mam na myśli, i może się okazać, że płatki nie będą wam smakowały tak, jakbyście zakładali. No i to samo się dzieje z oprogramowaniem. Deweloperzy, firmy, które to oprogramowanie budują, czy firmy produktowe, budują oprogramowanie z komponentów. Używają bibliotek, narzędzi, IDE, narzędzi do automatyzacji, czy samej pracy dewelopera i deweloperów. Wszystko to składa się na łańcuch dostaw oprogramowania i on tak samo może zostać zaatakowany. Co powoduje, że cały łańcuch może zostać skompromitowany i ta aplikacja, czy wszystkie elementy po drodze, w dół tego łańcucha, w dół tego strumienia, mogą zostać skompromitowane, mogą nie działać tak, jakbyśmy tego oczekiwali, czy mogą mieć jakieś pułapki czekające na użytkowników, dostawców, klientów i tak dalej. Świetnym takim przykładem, dwa tylko takie przykłady, jest Okta, która w 2022 roku padła ofiarą grupy Lapsus. Włamano się poprzez konto jednego, to też jest nawet nie do samej Okty, na początku się włamano tylko do jednego z deweloperów czy inżynierów dostawcy, z których usług Okta korzystała. Potem uzyskano dostęp do systemów Okty, a następnie do systemów ich klientów. Świetny przykład. Innym takim bardzo fajnym przykładem na atak na łańcuch dostaw jest, uwaga, Okta, która w zeszłym miesiącu została ponownie zaatakowana. Tym razem zaatakowany został portal supportowy, który
do którego ludzie wgrywali snapshoty swoich sesji w przeglądarkach, tak żeby zespół supportu Okty mógł to przejrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje. No więc w kontekście, w tym kontekście czy w tym podejściu zaatakowano znów jeden punkt. Można było uzyskać dostęp nieautoryzowany do sesji użytkowników ich klientów, czyli nie samej Okty. Najlepszym jednak przykładem, który chciałem wam pokazać, jest firma SolarWinds. Nie wiem, czy słyszeliście o firmie SolarWinds. Ona produkuje takie oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem, bardzo dobre oprogramowanie, co oznacza, że mieli bardzo fajnych klientów. No i w roku 2021 ktoś uzyskał nieautoryzowany dostęp do ich systemów, przejął kontrolę nad mechanizmem do wygrywania update'ów tego oprogramowania i zdeployował tym mechanizmem backdoory do wszystkich ich klientów. I ten przykład jest o tyle świetny, że ich klientami był Pentagon, Ministerstwo Zdrowia, Homeland Security w Stanach Zjednoczonych, Microsoft, Ministerstwo Finansów chyba, czy tam Departament Finansów w Stanach. Także lista tych klientów jest o wiele dłuższa, no ale możecie zwrócić uwagę, że atak na jeden konkretny punkt, jedno miejsce powoduje kaskadowe efekty i ten efekt motyla się rozrasta. W zależności od tego, gdzie go zatrzymamy, takie efekty, czy gdzie go znajdziemy i wykryjemy, takie efekty negatywne mogą się pojawić gdzieś tam na końcu. Więc znów, jesteśmy w tym samym miejscu. CircleCI jako dostawca narzędzia zostaje zaatakowany, ktoś dostaje nieautoryzowany dostęp do ich systemów, a my musimy przejść przez to, przez no, tą burzę, którą to wywołało. Żeby wam pokazać, jak ta burza wyglądała, żebyście poczuli trochę to, co ja poczułem na początku stycznia, żeby nie było tylko tak, że ja się czułem niekomfortowo, bo może wy trochę też się poczujecie niekomfortowo. Szybko o tym, jak tak naprawdę działa, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak działają systemy CI/CD. Deweloper pisze sobie kod, wysyła ten kod do repozytorium, tutaj ikonka GitHuba, zmianę robi pusha, pull requesta i tak dalej, dodaje tą zmianę do głównego kodu. Repozytorium powiadamia przez jakiś na przykład webhook narzędzie do automatyzacji, w tym przypadku CircleCI. No i to narzędzie pobiera sobie kod repozytorium, robi wszelkiego rodzaju analizy i uruchamia tak zwany workflow, na którym są zdefiniowane przez inżynierów elementy, które muszą zostać sprawdzone, przeanalizowane, pobiera sobie wszystkie zależności, buduje tą aplikację i dostarcza ją do serwera docelowego, na którym ta aplikacja będzie już działać, będzie świadczyć jakieś usługi. Oczywiście to narzędzie działa w imieniu deweloperów, automatyzuje pracę, no jakby taka jest idea tego i żeby robiło to bezpiecznie, to musi się jakoś uwierzytelnić do tego serwera. Bardzo często te elementy są rozrzucone gdzieś tam w sieci, te strzałeczki i te połączenia przechodzą przez publiczny internet, więc tym bardziej dobrze by było, żeby to było, to się uwierzytelniało, więc potrzebne są klucze. To narzędzie musi mieć dostęp do kluczy w swojej konfiguracji, żeby mogło zbudować tą aplikację, uwierzytelnić je do serwera i ją tam dostarczyć. I to właśnie o te klucze prosi nas CircleCI w tym incydencie, żebyśmy je przerotowali. Tutaj mamy jeden klucz, żeby się do tego serwera uwierzytelnić. Jak myślicie, ile może trwać przerotowanie takiego jednego klucza? Jakieś strzały? 5 minut, dobra. Kilka dni, no to mamy niezły rozstrzał, no ale... No w święta może to potrwać dłużej, no ale dobra, mamy od 5 minut do kilku dni, no nic specjalnie trudnego. Ale dobrze by było, żebyście nie mieli jednej instancji, jak sobie budujecie takie oprogramowanie, dobrze by było, żebyście nie testowali na produkcji, nie? Bo nie testujecie na produkcji. No to dobrze by było, żeby deweloperzy mieli swoją instancję, na której mogą sobie testować, deployować łatwo i szybko swoje rzeczy, takie powiedzmy brudną robotę do testowania. Dobrze by było mieć jakąś instancję testową, jakąś betę, testy, czy dla zespołów QA. No i dobrze by było mieć osobną produkcję, taki chociażby podstawowy setup składający się z 3 różnych instancji, nie? No i dobrze by było, żebyście mieli to odseparowane, i żeby tam były inne klucze, nie? Więc jakby nie testujcie, nie używajcie tych samych kluczy. Dobrze by było, żeby to było właśnie odseparowane. Więc to jest taki nasz przykład, nie? Przechodzimy sobie w tym momencie przez tą taką analizę, którą ja razem z kolegami z zespołem przechodziliśmy tego 5 stycznia rano, już po pierwszej kawie, żeby
określić sobie, co jest do zrobienia, jak dużo nam to zajmie, jakie jest ryzyko. Nie? Żeby to określić, musimy sobie to jakoś zwizualizować i przechodzimy to przez to teraz razem. I zobaczcie, mamy już 3 klucze. Ile teraz to zajmie, przerotowanie tych 3 kluczy? Miesiąc? No może potrwać trochę dłużej niż 5 minut. Jakbyśmy to chociażby przedmnożyli przez 3, to wyjdzie nam 15, jak dobrze liczę i się nie pomyliłem. Więc mamy 15 kluczy. 15 minut i 3 klucze. To dalej nie koniec zabawy, bo współcześnie budowane aplikacje nie składają się tylko z czystego kodu, rzadko się składają, mają też jakieś najczęściej integracje zewnętrzne. Mogą mieć dostęp do jakiegoś systemu zewnętrznego płatności, mogą mieć dostęp do systemu, nie wiem, wysyłania kodów, SMS i tak dalej, mogą mieć dostęp do jakiejś analityki, CRM-a i różnych innych rzeczy. Mamy tutaj 4 przykładowe i dobrze by było, że jak to mamy podpięte tutaj klucze czy sekrety umożliwiające dostęp do tych zewnętrznych zależności, to żebyśmy w konfiguracji nie mieli tylko produkcyjnych wersji tych systemów, tylko żeby można było to też podpiąć na jakichś sandboxach, bo QA nie byliby zadowoleni, gdyby mieli testować płatności płacąc co chwilę kartą, jeszcze pewnie swoją. Więc żeby nie płacili, to dobrze by było, żebyście mieli też klucze do sandboxów. Więc mamy osobny zestaw kluczy. To ile teraz potrwa? No właśnie. Zależy od systemu zarządzania kluczami, o ile jest, o ile go nie ma. Może być też tak, że niektóre integracje nie mają możliwości wpięcia systemu zarządzania kluczami i trzeba to robić ręcznie. Więc może jakby ten czas rośnie już troszeczkę znacząco. Nie jest to jakby specjalnie wyrafinowana robota, no bo jeżeli macie narzędzie do zarządzania kluczami i zrobicie to w miarę automatycznie, to jest proste. Jak będziecie robić to ręcznie, to też nie jest specjalnie wyrafinowana robota, jednak ilość tych kluczy już sprawia, że trochę czasu nam to zajmie. Może to zająć nawet, jakbyście to ręcznie robili, pewnie i 2 czy 3 dni, jakbyście tak tylko tym się zajęli, nie? No więc mając to narysowane, zaczęliśmy się zastanawiać z zespołem, ok, mamy rozrysowany taki przykładowy projekt, czy to już wszystko, czy już pokryliśmy wszystkie elementy. Zajrzeliśmy sobie jeszcze raz do tego dla przypomnienia, co chce od nas CircusCI, że chcą, żebyśmy przerotowali wszystkie sekrety. I czy to są wszystkie sekrety? Jak patrzycie na ten rysunek, to czy czegoś tu brakuje jeszcze? Właśnie. Jest jeszcze jedno tutaj połączenie, które warto by było zabezpieczyć. I zaczęliśmy się znowu zastanawiać, ok, ale ten secret jest troszeczkę inaczej obsługiwany w tym narzędziu i troszeczkę inaczej, inaczej tam skonfigurowany, w innym miejscu się znajduje i tak dalej, a o nich są secrety, czyli te w konfiguracji, prawda? No ale trzeba mieć pewność, więc zaczęliśmy ich pytać, oni jakby świetną tutaj robotę robili komunikacyjnie, jak obsługiwali komunikacyjnie tak jak nas, wszystkich swoich klientów, a mieli ich 1000, to naprawdę gratuluję, bo odpowiadali bardzo szybko, więc zapytaliśmy ich, ej, a co z tokenem do GitHuba? A oni powiedzieli, ok, macie tutaj, dorzuciliśmy kolejne informacje, no i informacja, jaka się pojawiła, to, że cały incydent został wykryty niestety przez ich klienta i wykryto nieautoryzowany ruch przy użyciu tokenu dostępowego do GitHuba, czyli no generalnie tak, ten token, ten kluczyk też musimy zrotować. No i żebyście mieli świadomość, jest to jeszcze większy problem dla nas, no bo stawką w tym momencie, idąc przez tą analizę, musimy założyć, że skoro skompromitowane są wszystkie te klucze na ten moment naszej analizy, my musimy przyjąć, że mamy skompromitowane systemy produkcyjne naszych klientów, systemy ich użytkowników i ich dane. Mamy skompromitowane środowiska integracje, bo wszystkie te klucze musimy na tym etapie analizy przyjąć, że są skompromitowane i do tego dostosować nasze działania. I co najważniejsze dla firmy, która produkuje oprogramowanie, to, że kody źródłowe czy repozytoria z kodami źródłowymi również są skompromitowane, no bo token GitHubowy też niestety tutaj padł ofiarą tego ataku. No więc stawka jest dosyć wysoka w tym momencie, a nie jesteśmy jeszcze przed 12 jakby tego 5 stycznia, nie? Więc jakby już kolejnej kawy nie piłem. Wystarczyło mi to, co
to, co sobie narysowaliśmy tutaj. No ale dobra, mamy sobie to rozrysowane, co się wydarzyło, jakie klucze, jak mamy działać. Musimy znaleźć zasoby i musimy mieć plan działania dla ludzi, którzy będą to robić. No bo sami, było nas tam chyba czterech wtedy, cztery osoby zajmujące się incydentem. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No więc szybki plan działania. Co trzeba zrobić? No, zrotować klucze, czyli unieważnić stare, wygenerować nowe, redeployować całą konfigurację, nową konfigurację, czy wszystkie systemy na nowej konfiguracji, zredeployować te projekty, odwołać pozostałe, unieważnić pozostałe tokeny GitHubowe, bo tutaj kolejny disclaimer. GitHub z CircleCI-em świetną robotę zrobili za nas. Zanim nas powiadomili, to dogadali się z GitHubem. GitHub unieważnił wszystkie tokeny, więc my tylko musieliśmy sprawdzić, czy na pewno wszystkie i czy wszystko zostało przełączone na nowe tokeny GitHubowe. No i następnie, jak już uda nam się, że tak powiem, zamknąć ten potencjalny wyciek i wszystkie drogi dostępu nieautoryzowanego, które mogą się gdzieś wydarzyć, to musimy sprawdzić w logach, czy jakiś nieautoryzowany dostęp miał faktycznie miejsce, czy wyciekły nasze repozytoria, czy nie wyciekły, a także sprawdzić w logach aplikacji, żeby nasi klienci też się nie martwili, czy ich dane wyciekły. Więc mamy plan działania, mamy mniej więcej narysowane, jak to będzie wyglądać, tylko tu się pojawia pewien malutki problem, bo my takich projektów jak ten przykładowy nie mieliśmy jednego, tylko mieliśmy ich znacznie więcej niż jeden. W momencie, kiedy wydarzył się incydent, mieliśmy ich 100. Więc troszeczkę się ten sztorm tutaj komplikuje. Mamy 100 projektów, w których trzeba przeprowadzić te akcje i nawet jeżeli przyjęlibyśmy, że rotowanie kluczy potrwa 3 godziny czy 5 godzin, na 100 projektach to potrwa wieki, całą wieczność. I jeszcze trzeba pilnować tych ludzi, którzy będą to implementować, żeby zrobili to dokładnie, żeby niczego nie pominęli i tak dalej. No więc, jest to pewnego rodzaju wyzwanie, tak wam to powiem, zwłaszcza od rana. I co się okazuje, że to jeszcze nie koniec tej rzeczy, bo ta cała lista to są tak naprawdę tylko i wyłącznie techniczna praca, a do tego dochodzi komunikacja, na przykład z klientami, bo dobrze by było, żeby ci klienci dowiedzieli się o incydencie nie z zaufanej trzeciej strony, tylko żeby się dowiedzieli od nas, nie? Więc musimy poinformować komunikację, musimy odpowiednio przygotować te komunikaty i koordynować tą komunikację i ją cały czas utrzymywać. Klientów na tych 100 projektach było około 50-60, więc jest to wyzwanie. Do tego dochodzi samo zarządzanie, narzut pracy potrzebny na zarządzanie tym jakby kryzysem, tym incydentem, komunikacja wewnętrzna pomiędzy zespołami, które to implementują, zarządzanie i tak dalej. No i cały czas, jak się rozmawiamy z tymi ludźmi, oni tam rotują te karetki na różne możliwe sposoby, to dochodzi do tego edge case'y, które trzeba obsługiwać i aktualizować na bieżąco ten cały plan, który tutaj mamy. Więc jest tego dużo. Witam serdecznie w oku cyklonu. Zabawa się zaczyna. Więc tak to wyglądało. Tak wyglądała cała analiza do tego, żeby zaplanować całą akcję i analizować. No i teraz pytanie zasadnicze. Jak podejść do takiego wielkiego incydentu? Jak się stoi i właśnie tak z samego rana i patrzy na tego typu wielki problem, no to może się okazać, że hej, no to jest ogromne, to jest przerażające, naprawdę nie trzeba już pić kawy przez następny tydzień tak naprawdę, bo będziemy tylko się nad tym zastanawiać, no ale trzeba jakoś to ugryźć, trzeba jakoś do tego podejść, od czegoś zacząć, spriorytetyzować to. No i jak to rozwiązać? No, w miarę prosto, przynajmniej rysując komiks, to prościej narysować komiks. Ale to, co jest najistotniejsze, to to, że musicie sobie podzielić ten problem na mniejsze ryzyka, na mniejsze porcje, bo inaczej nie jesteście w stanie ogarnąć tego nawet, wiecie, w umyśle poukładać tego, więc jedynym rozsądnym moim zdaniem rozwiązaniem jest to, żeby podzielić sobie ten problem na mniejsze projekciki, problemiki, do tego dołożyć jakąś z góry ustaloną listę priorytetów, najlepiej w oparciu o ryzyko, i działać, rozdelegować to, rozdysponować tak naprawdę rozwiązywanie tego problemu na te zespoły i one muszą wiedzieć, jaka jest ten endgame, do jakiego celu zmierzamy, jakimi priorytetami musimy dysponować i co musimy osiągnąć. Inaczej
nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć bez tego podziału, bez tego rozłożenia tego na drobniejsze czynniki. Ale dobra, my sobie do tego w ten sposób podeszliśmy, podzieliliśmy to, zebraliśmy zespół, wiedząc ile tego jest, musieliśmy zebrać tak naprawdę wszystkie możliwe osoby decyzyjne zarządzające inżynieringiem, dyrektorów i engineering managerów, którzy muszą tym zarządzać, no i musimy to jakoś porozdysponować. Musimy mieć ten zespół, żeby on efektywnie był w stanie delegować sobie w te wszystkie zadania, implementować, no bo jak sami zauważyliście, praca, która jest do wykonania, nie jest jakaś specjalnie trudna technicznie, nie? To nie jest jakieś wyzwanie pod kątem technicznym. To są drobne, takie podstawowe rzeczy, nudne jak cholera, ale jednak trzeba je jakoś zrobić. Ktoś musi je zrobić. Ale jeżeli one są nudne, to może oznaczać to, że wiele rzeczy zostanie przeoczonych, pominiętych, nawet nie ze złej woli, tylko po prostu, bo zadanie nie jest specjalnie, nie wymaga specjalnej uwagi pod kątem takim merytorycznym, specjalnego wysiłku. Więc jak żyć, jak do tego podejść? To, co wam tutaj przekażę, to są trzy takie spostrzeżenia, które my sobie wynotowaliśmy już po całym incydencie. Przeszliśmy przez cały ten incydent, tutaj mały spoiler, udało nam się, no i po jakimś czasie zrobiliśmy sobie taką analizę poincydentową i trzy takie wnioski, które są kluczowe dla tego, żeby takie incydenty, być przygotowanym na takie incydenty. Po pierwsze, musicie mieć plan, przynajmniej jakiś, przynajmniej szkic tego planu. Musicie przejść przez tą całą analizę, przez ten proces myślowy, w którym dopuścicie do siebie, że takie incydenty jak ten wydarzą się, to jest kwestia czasu. Nie bez powodu incydenty związane z atakami na łańcuch dostaw są obecnie uznawane za jedne z najbardziej niebezpiecznych, bo tak jak sami widzieliście, atakując jeden drobny punkcik można uzyskać tak naprawdę duże kaskadowe efekty, więc ten nakład pracy w porównaniu do zysku, jaki mogą mieć źli aktorzy, jest stosunkowo duży, więc dopuśćcie do siebie tą myśl i przygotujcie chociaż jakiś plan. To nie jest tak, że będziecie gotowi na każdą możliwość, bo może się okazać, że ten złożoność tego całego łańcucha dostaw jest tak duża, że przygotowanie planu na każdy element tego łańcucha jest bardzo trudna, a co więcej kosztowna, więc warto zacząć nad tym pracować i przygotować sobie ten wstępny plan, a potem go dalej rozbudowywać. I jak go rozbudowywać? No na przykład tak, żeby go testować co jakiś czas, testować kolejne elementy. Dobrym rozwiązaniem będzie tutaj wykorzystanie czegoś, co się nazywa house engineering. Jeżeli pracujecie z zespołami deweloperskimi, może warto co jakiś czas wyciągnąć im wtyczkę z kontaktu i zobaczyć, co się wydarzy i przeanalizować efekty pozytywne i negatywne, jak zespół zareaguje. Może nie w dniu jakiegoś ważnego release'u, bo to nie jest dobry pomysł, ale jednak warto gdzieś tam to podejście testowania tych planów wdrożyć i wyciągać, budować sobie wnioski na podstawie tego, co się wydarzy. Kolejna rzecz, która jest bardzo, z takich moich doświadczeń, bardzo często zaniedbywana i czasami wręcz negowana, zwłaszcza przez osoby związane z techniczną częścią pracy, które obsługują tego typu incydenty, jest komunikacja. Zazwyczaj jest tak, że okej, mamy tu robotę do zrobienia, komunikację ogarniemy później, albo ktoś inny ogarnie. No nie, no komunikacja jest super ważna, jakby, o ile nie powiedzieć, krytyczna. Komunikacja z klientami, komunikacja wewnątrz zespołu, który zarządza tym, wymiana informacji jest super istotna, żebyście mieli jedno źródło wiedzy i kontrolowali to, co się dzieje. Jeżeli nie będziecie tego mieli, to tak naprawdę utoniecie w chaosie. I biorąc pod uwagę to, jak klienci się dowiedzą i nie będą zadowoleni z tego, że się dowiedzieli z innego źródła, czy z innej strony, jeżeli wasz zespół nie będzie dostarczał wam informacji zwrotnej, nie będziecie w stanie kontrolować, które klucze dostępowe są zrotowane, czy które elementy systemu zostały już załatane itd., itd. Bez tej komunikacji jesteście zgubieni, jeżeli nie będziecie tego brali pod uwagę, nie będziecie wysoko w priorytetach umieszczali tego, żeby ta komunikacja była naprawdę precyzyjna i bardzo istotna. Przepływ informacji jest tutaj kluczowy, żeby taki incydent, zwłaszcza w bardzo złożonych ekosystemach, żeby to szybko połączyć, ze sobą kropki i znaleźć rozwiązanie. Bez tego ta szybkość jest
znacznie trudniejsza. No i ostatnia rzecz, bardzo oczywista bym powiedział, miejcie narzędzia. I mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju narzędzia. Od narzędzi do systemu zarządzania kluczami czy sekretami. My niestety nie mieliśmy tego przywileju. Architektura procesu developmentu w firmach usługowych bardzo często wygląda tak, że nie jesteście w stanie wdrożyć centralnego systemu zarządzania kluczami, bo ten cały stack deweloperski jest umiejscowiony częściowo na infrastrukturach klientów, a klienci bardzo często mówią, że nie jest im to potrzebne i nie dostaniecie pieniędzy na implementację tego typu narzędzi, więc jeżeli macie możliwość i macie pieniądze, warto to zainwestować chociażby w narzędzie do zarządzania kluczami, ale także inne narzędzia, takie jak chociażby skrypty, które pozwolą was przez API szybko zebrać dane i mieć aktualny stan tego, jak te wszystkie asety istnieją, funkcjonują, w jakich miejscach się znajdują. Narzędzia do analizy logów, które pozwolą wam szybko analizować to, co się dzieje, no bo sprawdzanie ręcznie logów na 100 projektach nie jest najlepszym pomysłem. No i narzędzia, które generalnie ułatwią wam pracę i poruszanie się w tak złożonych systemach, w tak dużej ilości danych. Bez narzędzi, jeżeli padniecie ofiarą na atak na łańcuch dostaw, czy będziecie jednym z tych ogniw gdzieś tam po drodze w tym łańcuchu, bez tego nie jesteście w stanie znaleźć szybko rozwiązania i szybko załatać ten problem. No i tutaj mały taki, wracając do tego spoiler alertu, udało nam się. Jakby w ogóle kto słyszy tą melodyjkę z GTA? Dzięki. A w ogóle GTA 6 trailer dzisiaj wyszedł. Pięknie. No więc udało nam się. Gdyby nam się nie udało, to pewnie czytalibyście tę prezentację na zaufanej trzeciej stronie, a tak mogę przed wami wystąpić, także fajnie, że się udało. Oczywiście to nie poszło tak gładko, jak wam opowiadam. To jakby, oczywiście to jest ugładzona wersja, było po drodze bardzo wiele przeszkód, zajęło nam to ponad miesiąc, żeby wszystko poogarniać i zamknąć cały incydent, co też uważam, że jest to w miarę szybko. Te najbardziej krytyczne klucze udało nam się usunąć nawet w ciągu tygodnia, więc to też był świetny sukces, ale wymagało to ogromnych nakładów pracy i zaangażowania bardzo wielu zespołów w całej firmie. Od zespołów security IT, po deweloperów, dyrektorów, a nawet zespołów biznesowych, żeby ogarniali komunikację z klientami, tak żeby nikt nie musiał się martwić i żeby osiągnąć ten sukces w miarę jak najszybciej. Więc na szczęście nam się udało. Ale teraz kluczowe pytanie tej prezentacji, już tak trochę na koniec. Okej, ale po co ja wam o tym opowiadam? Po co w ogóle tutaj poświęcać czas na tego typu incydenty i tak dalej? Ano dlatego, tak jak już trochę wspomniałem, że ataki na łańcuchy dostaw są coraz popularniejsze i są obecnie uznawane za jedne z największych zagrożeń dla świata IT i dla świata software developmentu. A to dlatego, że złożoność tego całego ekosystemu bardzo szybko rośnie. To jest taki piękny obrazek, który pożyczyłem z TelderSec, który pokazuje tylko kilka tak naprawdę, czy kilkanaście narzędzi używanych w procesie developmentu. Tego jest o wiele więcej i ta złożoność tego całego ekosystemu cały czas rośnie. Teraz rośnie jeszcze bardziej, bo dołożyliśmy sobie AI, które rośnie jeszcze szybciej. No więc cała złożoność rośnie, a jak rośnie złożoność, to rośnie ryzyko. I to bardzo często albo wy, albo zespoły, na które gdzieś tam macie wpływ, czy osoby, na które macie wpływ, dokładają te cegiełki. I nie zrozumcie mnie źle, nie jestem tutaj zwolennikiem podchodzenia, że okej, ograniczmy wszystko i zabronimy wszystkiego, no bo to spowolni jednak rozwój, spowolni to tempo rozwoju oprogramowania. Ale pamiętajcie, że dokładając każdą nową cegiełkę do tej układanki, do tego całego ekosystemu, dokładacie też ryzyko, dokładacie potencjalnego backdoora do całego układu i warto mieć tą świadomość, że jeżeli dokładacie tą cegiełkę, to dokładacie też ryzyko i warto już w tym momencie wyjść temu naprzeciw i zacząć temu planować, bo jeżeli nie zrobicie tej, chociażby nie przejdziecie przez ten proces myślowy dokładając te cegiełki, czy kontrolując ten proces dokładania cegiełek, ciężko będzie wam zatrzymać ten rozprzestrzeniający się efekt kaskadowy, jeżeli dojdzie do wycieku i dojdzie do ataku. To już w tym momencie tak naprawdę zaczyna się cała zabawa i cała obsługa
potencjalnych skutków tego, jeżeli nie będziecie wiedzieć, co jest i którędy można się dostać do waszej infrastruktury i do waszych systemów, to ciężko będzie wam zatrzymać to. W tym punkcie my byliśmy, bo w naszych rękach w tym momencie na początku tego stycznia leżało to wpływ na 100 projektów, 50 klientów, no i setki tysięcy, jak nie miliony użytkowników końcowych, nie? To w tym momencie, jeżeli jesteście w tym łańcuchu, to wy jesteście w stanie to zatrzymać, jeżeli macie odpowiednio przygotowane plany i procedury, więc mam nadzieję, że tą myślą, która zostanie z wami po tej prezentacji, będzie to, żeby przejrzeć sobie staki deweloperskie, przejrzeć sobie te narzędzia i zobaczyć, czy jesteśmy gotowi na to, żeby w miarę szybko zatrzymać ten potencjalny problem. Dziękuję pięknie za uwagę. Jeżeli